Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Underground 2. Zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Jak zerkniemy sobie na mapkę, zobaczycie, że już niewiele rzeczy nam zostało, ale sporo rzeczy jest ukrytych. I nawet tutaj jest jeden wyścig, nazywa się Street X, jak to mówię. O, zobaczcie, jest ukryty, fantastycznie. Tak, ostatni mod graficzny, no chyba... Każdy... Ojej, czekajcie. Tu się wchodziło. Aha, chyba gałka. Tak. Ostatni mod graficzny, jakiego testowałem, no... Chyba się zgodzicie, że był bardzo słaby. I postanowiłem na razie ustawić sobie normalnie grę. Miałem jeszcze ENB Series. Kojarzycie, to do GTA San Andreas się tam pobiera i wtedy mamy jakieś takie lepsze shadery, prawda? Z tym, że miałem jakieś takie złe ustawienie i to wyglądało też przejaskrawione, więc oglądałoby wam się to bardzo słabo, tak myślę. Biały kolor był zbyt biały, wręcz jak słońce. W sumie słońce jest białe? No jest białe, takie dzienne słońce. No. I no wyglądało to okropnie, więc... Najlepiej wyglądają chyba te tekstury, jak dotąd, z tych modyfikacji, które testowałem, to te tekstury w grze, takie o. Są one naprawdę dobrej jakości. Kurczę, nawet jak na czasy rok 2017. Kurczę, wygląda to całkiem dobrze. Nie wygląda to źle, może tak. No to zobaczcie, te tekstury tutaj na tym wyścigu są spoko. Można by było je troszeczkę na przykład przefiltrować, tak? I wrzucić je jeszcze raz do gry. Wtedy prawdopodobnie może by wyglądało to lepiej, ale no nie chciałbym, żeby to wyglądało tak strasznie ciemno. Poza tym, zobaczcie, jak fajnie wyglądają w Undergroundzie światła, reflektory przednie, no nie? Naprawdę gdzieś ta droga jest oświetlana, gdzie nawet w nowszych, dużo nowszych grach jak The Crew, sorry, że tak hejtuję troszeczkę The Crew, to ta gra nie jest zbyt dobra, jeśli chodzi o wyścigi, w ogóle jedna z takich gier chyba zrobionych troszeczkę na odwal się, dobre promo, ale sam content taki sobie. No i tamte światła są bardzo słabiutkie. No chyba się zgodzicie ze mną, nie? No a tutaj naprawdę ta droga jest gdzieś oświetlana. I teraz, zobaczcie, odblokowały nam się dwa wyścigi URL. To są takie mistrzostwa po prostu. I już w zasadzie moglibyśmy je jechać, gdybyśmy nie chcieli zarobić więcej kasy, kończąc pozostałe wyścigi, które warto sobie skończyć, no bo wiecie, dodatkowa kasa się przyda. Mam 5000 teraz, a na nowe upgrade'y samochodu, czy w ogóle na nowe samochody, przyda się zdobyć coś więcej. I tam mieliśmy jeszcze po drugiej stronie, nie wiem, tej rzeki tutaj, do przejechania dwa... Czekajcie, co tam mieliśmy? Draga i dwa sprinty. Właściwie sprinty nie są dwa po drugiej stronie, tylko sprint jest jeden po tej stronie i... Na pewno jest jeszcze kilka wyścigów do przejechania jako takich, które są gdzieś tam ukryte. Ale powiem wam, że naprawdę ten Peugeot daje radę. Jestem zszokowany. Pyk! Na starcie możemy jeszcze takie dymy puścić. To nie jest Underground 1, tutaj możemy sobie z nitrosem poszaleć. Nalajcie. O shit. No właśnie, to jest najwyższy poziom trudności. I zastanawiam się, kiedy te boty zaczną być takie nie do pokonania. Takie naprawdę solidnie nie do pokonania. Tutaj teraz używam draftingu. Jechałem dokładnie za Toyotą. No właśnie, jak to jest z tą Toyotą Corollą? Raz to jest Toyota Corolla, raz to jest Toyota Tureno. One czymś się między sobą różnią, ale z wyglądu na dworze jest takie samo. Jeśli ktoś z was wie, to niech się wykaże w komentarzach. Przypnę ten komentarz, kto pierwszy oczywiście napisze, przypnę ten komentarz na samą górę. Także macie konkurs taki. Kto pierwszy, ten lepszy, będzie na pewno widoczny dla reszty. Okej, mamy tu... Ej, jest tu Punciak. Punciak będzie nam towarzyszył jeszcze do Need for Speed Most Wanted. Czyli do następnego Need for Speed po tym. Bo Most Wanted jest z 2005 roku, a ten Underground jest z 2004. Także w sumie dwie gry, gdzie będzie Punto. Pyk. Kiedyś się właśnie jarałem, o, bym chciał mieć takie Punto, ale fantastycznie. Bo taki samochód teoretyczny, na który by mnie było stać później, tak myślałem sobie.
No ale teraz jakbym miał takim pulto jeździć, no chyba nie, chyba nie. Kurde, patrzcie, jeszcze te boty nie są takie fantastycznie dobre, nie? Jeszcze jakoś sobie daję radę. Ostatnio dużo gram sobie na padzie od PS4 i tak się zastanawiałem, czy będę miał problemy, aby wrócić na przykład na pada od Xboxa One. I nie ma jakby jakichś takich wielkich problemów. Mimo, że te gałki są ustawione zupełnie inaczej, jeśli chodzi o na przykład skręcanie, tak tutaj jakoś nie ma takiego większego problemu. To jest dziwne. Ja zawsze myślałem, że ten pad od PS4, którego wam zaraz pokażę zresztą, zawsze myślałem, że to ustawienie gałek jest takie bardziej kłopotliwe, takie bardziej nienaturalne. I proszę bardzo, ostatnie okrążenie. No mieliśmy tylko dwa, bardzo fajnie. Tak? Te gałki są takie tutaj, musimy tego kciukasa sobie, wiecie jak robić, nie? O, coś mi tutaj źle krutuje. No, ale... O, PS4 mi się włączyło. No spoko, zaraz się wyłączy. Nacisnąłem przycisk od włączania konsoli. To jest fajne, bo włączamy sobie konsolę i 2-3 kliknięcia na padzie już możemy grać od razu. Nie musimy tam czekać, aż PC się odpali, coś tam się w nim porobi i się martwić, czy nam to pójdzie, czy nie. Po prostu. Od razu działamy, to jest ekstra, mi się strasznie podoba. Mam te wyścigi URL. Okej, okay. I tu mamy jakąś gwiazdkę. Właściwie dwie gwiazdki są do zrobienia. One coś tam kasy dają. Tu chyba będziemy musieli gdzieś tak, tu będziemy musieli gdzieś dojechać. Zobaczmy, co to jest. 2 minuty mamy na to. Chyba ogarnę. Tak, ostatnio patrzyłem na granie, że tak coś słabo słychać muzykę. Za chwilę ją podgłośnię, bo rzeczywiście... Momentos. O. Rzeczywiście... Muzyka jest fajna. A jeśli chodzi o efekty dźwiękowe... Silnik i tak dalej, no już nie do końca, więc lepiej chyba jak będziemy sobie słyszeć głośniej muzyczkę, co wy na to? Zgodzicie się ze mną? I tu musimy skręcić. Ej, czekaj, czy ja tego czasem nie robiłem już? Może mi się nie zapisało? Wydaje mi się, że ja to robiłem. 2 minuty mamy na to, ja już 0,5 minuty dojechałem prawie. Ej, robiłem sobie tu już fotę. Coś się chyba zbagowało, nie wiem. Dziwna sprawa. No dobrze, nic, ale tu mamy kasę do zebrania. To jest zawsze dodatkowe $100. No i jak przejdzie... Nie, 50. Oh shit. Później będzie chyba $100. Jak przejedziemy sobie te wyścigi URL, to później... O, tu możemy sobie jeszcze zmieniać jakiś cel. A nie, po prostu wybieramy. Special event. Aha, okej. Okay. To później nam się odblokują nowe samochody i właśnie nie pamiętam, jakie tutaj są w kolejności. Te takie jak Peugeot, którym teraz jeżdżę, on był do jakiejś specjalnej wersji, ale nic poza tym później nie będziemy mieli dodatkowo. Chciałbym spróbować, jak się Suprom jeździ w tej grze. Wiem, że tu można zrobić tak samochody, że będą jeździć fantastycznie, każdy, no nie? A na przykład w Undergroundzie 1, no chyba najlepsza była Mazda RX-7, przynajmniej mi się nią najlepiej jeździło z tych wszystkich samochodów, które testowałem sobie, to Mazda robiła najlepszą robotę, najlepsze wrażenie. No i tu zawsze miałem problemy z tym, pamiętam, że to jest gdzieś tam na zakrętach, trzeba dojechać jak się zjeżdża w dół, po drugiej stronie, tak, za tymi zakrętami. Zawsze miałem problem w tych zakrętach, bo mnie denerwowało, że nie potrafię tego na czas pokonać. Nie wiem, jak ja tu jechałem. Musiałem mieć jakiś albo bardzo słaby samochód, albo bardzo słabe umiejętności. Ja to zawsze tak, ja to tak mam, że nie przyznaję się do błędu i też łapię się na tym, że najpierw szukam wszystkich kontrargumentów, jakie mogą być i dopiero później ewentualnie komuś przystanę na jego uwagę, że okej, masz rację, spieprzyłem coś. I tak jest w przypadku na przykład samochodów w grach wyścigowych, że najpierw doszukuję się jakichś problemów w samochodzie, a dopiero później mówię, że to mogłem być jednak ja. Na samym końcu, jak już nie ma, jak są niezbite dowody, tak, to wtedy dopiero
dopiero mówię, że o kurde, to jednak moja wina. No ale dobrze jest być świadom swoich wad, prawda? Cyk, mamy kolejny pieniążek, 50 dolców i tu mamy okrążenia, coś czego nie lubię, czyli to robię od razu. Pyk, akceptujemy. Jest i Supra, jest i Golf, i dwa Golfy. I czy dam radę z Suprze? No nie wiem. Supra by się przydała do driftu. Dwa okrążenia na lajciku. Tutaj też raczej nie będę miał konkurencji. No na razie są słabi. To jest najwyższy poziom trudności. Ale tutaj z tego tytułu raczej nic nie dostajemy więcej hajsu. Tyle samo praktycznie. Tak myślę, bo pamiętam, że te kwoty były takie same na niższych poziomach trudności. Na średnim, na niskim. Także to tylko do naszej satysfakcji, że tam ścigamy się na trudniejszym poziomie. To działa tak jak właśnie w The Crew, nie? Włączymy sobie, wyłączymy sobie wszystkie jakieś tam wspomagania i jest nam trudniej odrobinkę jeździć, ale no z tego tytułu mamy tylko ikonkę obok naszego niku, że jedziemy na trudnym poziomie, bo nie dostajemy z tego żadnej jakiejś tam dodatkowej gratyfikacji w postaci kasy albo reputacji. W Forzie jest to na przykład Horizon, jest to inaczej rozwiązane, bo jeśli ktoś jedzie na bez wspomagań, tam ABS-u, trakcji i kontroli stabilności toru jazdy, no to dostaje troszeczkę więcej kredytu, czyli hajsu. No, Deku, masz taką satysfakcję, że jesteś tym gościem, który ma troszeczkę trudniej, a z kolei w Forzie właśnie nie ma żadnego znacznika obok twojego niku, że masz jakieś tam wspomagacze włączone lub wyłączone. To by się właśnie bardzo przydało, bo ja bym chciał zobaczyć, jak ludzki jeżdżą. Niektóre ludzki właśnie wymiatają, ale widzę też, że na zakrętach, na pałę, kurde, tam samochód z napędem na tył, no on tam ślizgiem rozpieprza wszystkich, nie, po ściany i potem patrzę, że nagle, mimo że wszedł zakręt przy wewnętrznej, to jeszcze wyprzedził mnie przy wyjściu, także. Później to widać przy punktach, przy czystej jeździe, bo za czystą jazdę też można dostać dużo punktów i jak się gra mistrzostwa, no to można właśnie wygrać samą czystą jazdą nawet mistrzostwa. I to jest fajne w Forzie. Natomiast co, jesteśmy w Undergroundzie, tutaj liczy się to, aby ukończyć wyścig na pierwszej pozycji tylko i wyłącznie. To jak my to zrobimy, to już jest nasza inwencja twórcza czasami, bo można robić rozmaite wallrajdy niekiedy. Chociaż tutaj ściany dość mocno też potrafią nas przyhamować, jeśli nie zrobi się tego w odpowiedni sposób. Ja wallrajdów nie robię, bo lubię sobie jeździć tak grzecznie, może zbyt grzecznie jeżdżę. Pojawiła się chyba jakaś nowa... Nie pojawiła się gwiazdka, tylko mam tu jakiegoś SMS-a. Jakiś cover i opportunity. No i tak, mamy sobie tutaj sprinty. Mamy sobie drag i podejrzewam, że gdzieś tu jeszcze są ukryte wyścigi. Tu jest ukryty pieniążek, zobaczcie. Musimy sobie zajechać. Tak uczciwie gram, zbieram wszystko. O, tu jest jeszcze ukryty przecież warsztat ulepszeń samochodu. Ale wiecie co, nie potrzebuję chyba do niego instalować czegoś więcej, bo to auto naprawdę jest żwawe, ładne, szybkie. No dobra, przesadziłem z tym ładne. Na pewno nie jest to samochód, który by mi się podobał z wyglądu. Teraz, to jest ciekawe, bo odblokowując warsztaty takie ukryte, mamy jakieś tam dodatkowe części z tego tytułu. I warto właśnie odkrywać te warsztaty modyfikacji samochodu, jeśli chodzi o osiągi. To nam sporo daje. Tutaj jeszcze jeden warsztat będzie z żółtymi jakimiś ulepszeniami, czyli takimi bajerami, neonami i tak dalej, nagłośnieniem. A tu mamy sprint, więc to jest bardzo fajne. Pojedziemy sobie. No i mamy co? Mamy takiego samego samochoda jak ja mam i mamy Peugeota 206 albo 306, nie pamiętam jak on się tam dokładnie nazywał. Ja mam Peugeota chyba 105, jakiegoś tam 100 coś, zaraz zobaczymy, zresztą powinno mi się pokazać. Powinno się pokazać modele samochodu. Na razie są niki.
No, ale tamten Peugeot był też bardzo fajny w Undergroundzie jedynce. Mega skręcał, był taki nadsterowny, ale Skuban jest też stabilny mimo wszystko. I mimo tej takiej nadsterowności łapał przyczepność na większości zakrętów, jeśli mocno skręciliśmy. A no, radził sobie, tylko nie miał najlepszego przyspieszenia, ale jak się już rozpędziłeś raz, to nie musiałeś hamować za bardzo na zakrętach i to był plus. Podobnie jest też z tym Peugeotem, świetnie się trzyma. Czekajcie, jak się tu... Okej, już wiem. Chciałem odnaleźć przycisk, którym się oglądało do tyłu. No już parę dni minęło od ostatniego odcinka, kiedy nagrywałem, więc troszeczkę wyszedłem z sprawy, co było widać na początku, nie wiedziałem, jak rozpocząć zawody. No wiecie, takie życie youtubera. Gram w wiele różnych gier i w każdej grze jest inne sterowanie. Nie jest tak, że w jedną grę gram i przechodzę ją od początku do końca w jeden dzień, tak? Żeby... No po prostu się gubię w sterowaniu i to jest normalne, tak? Pojedziemy sobie tu. Okej, okay, 60 to są krótkie na razie sprinty. Później będą chyba troszeczkę dłuższe, no bo wiadomo też i więcej mapki nam się odkryje. Bardzo ładnie mi idzie, no tutaj nie ma się co stresować, bo samochody też nie jeżdżą szybko, ale później w miarę postępów w fabule i odkrywania kolejnych części Bayview będziemy mieli coraz to szybsze fury, coraz to lepsze upgrade'y. Proszę, jakiego ukłona chcę zjeść? Się tak łatwo nie dam. Na początku to jest tak praktycznie jazda zgodnie z przepisami, nic nadzwyczajnego. Mogłem zobaczyć... O, 106 jednak, nie 105. Co? 306? Gdzieś tam... Ja myślałem, że tam Golf był gdzieś. Poważnie? To wyglądało jak Golf, no ale okej. Okay. Pomyliłem się, moja wina. Teraz tak, pojawiła się jakaś chyba nowa... Wloty powietrza na dachu. Tutaj mamy pieniążka. Tu będzie trzeba robić też zdjęcie. To jest bardzo fajne miejsce do zdjęcia, bo jest tutaj miasto na tle. Fajnie to będzie wyglądać. A tu mamy, zobaczcie, ukryte okrążenia. Także jest sporo tych wyścigów ukrytych, które trzeba jeździć, żeby zarobić na nowe fury. Mam nadzieję, że jeszcze uda nam się dzisiaj zrobić wyścigi URL. Mistrzostwa w zasadzie. Tu mamy MX5. I mamy Golfinę i mamy 240SX. Jak oni jeżdżą? No dobrze, na razie trzymamy się z tyłu. O, tu mamy trzy okrążenia. To jest bardzo krótki wyścig. Ale jadę go, bo on był ukryty i za niego dostanę troszeczkę tam więcej, chyba o $100 więcej. Później jak te wyścigi będą ukryte, jeśli je znajdziemy, to możemy nawet i o tysiaka chyba więcej dostać, albo o $700 więcej za ukryty wyścig. To jest bardzo fajne. Także warto je znajdywać i sobie je jeździć. Zawsze dodatkowy hajs się przyda, bo widzicie, tutaj na początku w Undergroundzie jest tak, że rzeczywiście tej kasy brakuje na tuning i to jest fajne, no nie, bo nie mamy wszystkiego od razu. Z drugiej strony, jak się dobrze przemyśli naszą grę, no to można ją przejść z całkiem niezłym budżetem na koniec, ale czy to jest tak naprawdę ważne? Ważne jest, żeby wydać wszystkie pieniądze. Zobaczcie, że mój Peugeot, mimo że mogę do niego zainstalować jakieś nowe części polepszające osiągi, to daje sobie radę i bez tego, także też nie ma sensu na niego, w niego tak inwestować, zwłaszcza, że auto niespecjalnie mi się podoba z wyglądu i czekam w zasadzie na coś fajnego z napędem na tył. Myślę tutaj o Suprze, ale podejrzewam, że Supra pojawi się w takim dość późnym stadium postępu w grze. No póki co, to zostaniemy przy tym, co mamy. No ale nie ukrywam, chciałbym sobie lepiej porobić jakieś drifty, bo jednak drifty z napędem naprzód są takie gejowskie, mocno gejowskie. To jest takie Deutico z napisem Honigan, albo Toyo Tires nad tylnym kołem, obojętnie którym. To jest właśnie gejoza taka. A jednocześnie poczucie humoru, także szanuję. Dobrze, mamy ostatnie okrążenie i tam był jeszcze drag do przejechania, który koniecznie chcę przejechać, sprawdzić w tym aucie. No, jeśli chodzi o dragi, to ten samochodzik miał problemy na jednym
tam mnie rozwalały jakieś też takie małe pierdziawki, hatchbacki. I zobaczymy, jak sobie poradzi. On tak jakby nie miał wysokiej prędkości maksymalnej albo dobrego przyspieszenia. Coś w tym klimacie. Ale jest już drag i podejrzewam, że jeszcze jakiś drag jest tam ukryty. No i jak byłem mały, zawsze zastanawiałem się, cholera, gdzie jest ta część mapki tutaj? Zobaczcie, tu jest taki cypelek. I dlaczego my do cholery nie możemy tu skręcić? Wszystkie takie miejsca, gdzie możemy wjechać, są zaznaczone na mapce taką szarą drogą w zasadzie, nie? A tu nie możemy sobie wjechać i co tam mamy do roboty? No nic. Nie możemy nic z tym zrobić. Jest takie dziwne i takie zagadkowe dla mnie zawsze było. Po co to jest? Po co to twórcy zrobili? Okej, wyścig drag może być też tutaj. Tu nie ma. I może być też gdzieś tu. Tutaj się czasami pojawiają wyścigi ukryte i będzie trzeba tutaj zaglądać w to miejsce, w ten zajazd. Albo jeszcze kawałek dalej. Tutaj nie. Tutaj się też pojawiają te wyścigi. Jeszcze w tym miejscu będą się pojawiać później. Teraz nie wiem, może się coś pojawiło, dlatego jadę sprawdzić, bo za taki drag my dostaniemy więcej hajsu. A na tym trochę mi zależy jednak w tej grze teraz. Na początku, gdy tego hajsu mało jest. I jest tylko kasa, 50 dolców. Mamy już 800, prawie 7, prawie 900 tysięcy, 900 tysięcy, prawie 9 tysięcy. A to już jest fajna kasa. I tutaj jeszcze są ukryte wyścigi, ale tym razem jest czysto, no już i tak bardzo dużo wyścigów mamy do przejechania w tym stadium gry. Jak skończymy te wyścigi URL, te mistrzostwa, to będziemy już mieli kolejną część miasta odkrytą, dlatego ja sobie robię te wyścigi, żeby mieć jak najwięcej kasy na naprawdę fajne auto, a nie wiem, jaki mi się teraz trafi. Tu mamy warsztat czerwony, czyli do przemalowania samochodu. Możliwe, że będziemy mieli jakiś nowy lakier do wybrania sobie. Czekajcie, bo ja sobie tu muszę wziąć mychę. Chodź mycha. Metalików jeszcze nie mamy, także nic nadzwyczajnego. No ale w zasadzie podobał mi się ten niebieski. Pyk. Tego nie mamy. Felgi możemy sobie zmienić na czerwone. Ten biały mi się trochę tak znudził. Niech będzie tak. Jest fantastycznie. Okej. Bardzo fajnie. I teraz jedziemy sobie na tego nieszczęsnego draga, który tam na mnie czeka już tyle czasu. I zobaczymy, jak jak poradzi sobie mój pełgot. Myślicie, że da radę? Cyk. I trzymajcie kciukasy. To może być jazda bez trzymanki. O, shit! Czekajcie, muszę ogarnąć. Aha, okej, jeszcze raz. Pomyliły mi się biegi, no. Teraz będę już wiedział. How about that, nigga? Yeah, boy! Ale ich zostawiłem fantastycznie. I co teraz? To jest fajne, bo tutaj możemy sobie jechać prosto, normalnie w świecie. Sam mi skręcił, o kurde, ale go zniosło. Tu też sam skręci? Nie. Normalnie w świecie, o shit, tu skręcił. A kurde, kierował się na samochód. Gnój jeden. Fajnie by było, jakby też później, w późniejszym etapie gry, tak się ta mapka otwiera, żebyśmy mogli sobie jechać prosto. Oś! Żebyśmy mogli jechać sobie prosto do tamtej części miasta, do tej takiej zurbanizowanej części miasta. Nie urbanizowanej, tylko uprzemysłowionej. O, brakowało mi tego słowa. No ale niestety, jak wiemy, takiej możliwości nie będzie i tylko na tym wyścigu będziemy mogli sobie przejechać przez tą chyba jedną z najdłuższych prostych w tej grze. Nie? A z drugiej strony taka ciekawa rzecz, że takie coś jest w grze. Tu jest jeszcze... Kurde. Musimy jechać na te okrążenia tam daleko. Czy ja to przeoczyłem? Czy to się dopiero teraz pojawiło? Nie wiem. No ale pojedźmy, zróbmy to. A przy okazji, skoro będziemy już tu jechać, to zerknijmy sobie gdzieś po prawej stronie. Czy czasem nie trafimy na jakiś ukryty wyścig?
Wiem, że przyczepiłem się z tych wyścigów ukrytych, no ale zależy mi na tym, aby przejść grę tak porządnie. Oj, proszę. Proszę bardzo, jest sprint. Nie wiem, jakieś takie kobiece przeczucie miałem. Coś tu będzie. Chyba dlatego, że ja w ogóle lubię grać kobietami w grach. Nie wiem, jakoś tak przeraża mnie patrzenie się cały czas na męski tyłek podczas grania w GTA. Mamy sprint. To dziwne, bo zobaczcie, sprint mamy w tym miejscu, a ikonka wyścigu była w ogóle w innym. To też takie naciągane trochę. Dobra, a coś oni tutaj oszukują, zobaczcie jak wypruli mi do przodu. O shit. No nic, nitro użyte fantastycznie wręcz. W najgorszym możliwym miejscu, jakim można użyć. Co, ja myślę, że takie hardkorowe, hip-hopowe bity pasują też do wyścigu. Takiego stylu undergroundowego. Specjalnie sobie takie ustawiłem, bo te rockowe to jak, tak jak mówiłem, już mi się trochę znudziły. Fajnie jest posłuchać czegoś innego? No nie można powiedzieć, że innego, bo cały czas tutaj w undergroundzie leci. Ale... I tutaj też pierwszy raz jechałem ten wyścig, kiedyś, jak byłem mały. Mówię, no kurde, droga jest zaznaczona prosta, my musimy jakimiś slalomami tu jechać. Szlak. Ja nie wiem, tak na odpierdziel zrobili tą trasę, pomalowali tutaj na minimapce tego. Ej, idźcie. Też tak na marginesie mam bardzo dobrego moda graficznego, tam posyłaliście mi mody graficzne na Full HD, tak? I kiedyś też miałem taki... O shit, ale mi wyprzedził pod koniec. Kiedyś też miałem mod graficzny na rozdzielczość Full HD i co? I rozciągał mi interfejs strasznie. Musimy powtórzyć. Rozciągał mi strasznie interfejs i wiecie, te zegary nie były okrągłe, tylko takie jajowate. A teraz są rzeczywiście bardzo ładne, okrągłe. Interfejs jest taki, jaki powinien być i mamy rozdzielczość na cały ekran taką fantastyczną. To jest ekstra, że udało się coś takiego znaleźć, a może właśnie przez ten czas, kiedy ostatni raz nagrywałem serię z Undergrounda dwójki, ktoś coś takiego stworzył i to jest naprawdę bardzo miłe, że jeszcze ludzie się interesują tą grą, a z tego, co mi pisaliście, też wy gracie w Undergrounda dwójkę. I to jest super sprawa. No kurczę, ta gra nie zestarzała się aż tak bardzo. Na pewno zestarzała się mniej niż ja. No, przecież ja byłem małym szerszeniem, jak w to grałem. To jeszcze nawet wąsa nie miałem, ani brody. To jeszcze o wąsie i brodzie to nie było mowy. Cholera. Tak było. Idziemy. No i czy teraz mnie dogonią? Tutaj na zakrętach coś zlamiłem wcześniej i oni mieli wtedy okazję mnie wyprzedzić. O, w zasadzie tutaj jeszcze jest jeden salon, który całkowicie pominąłem, to jest właśnie ten żółty salon, o którym wspominałem. A, ten ma... O, właśnie. No i tutaj. Son! Ty chodź tu! No i... Poszczęściło mi się, bo kurczę... Mogło być słabo. Oh boy. I ukończyliśmy. Jest. Czyli zwycięstwo moje. 750 w kieszeni. Fantastycznie. No i co? Zobaczcie, kurczę. Cały odcinek jeszcze te wyścigi i do URL jeszcze daleko, bo pojawiły się jakieś nowe. Może nie tyle nowe, co jeszcze mamy dużo do przejechania, ale też jeżdżę takie ukryte. Tutaj mamy okrążenia. I tam mamy jeszcze sprint, mamy street cross. I jeszcze pewnie coś ukryte na mapce jest. No tutaj mamy wyścig sobie. Zobaczmy co to będzie. A myślę, że sobie to zrobimy spokojnie teraz. Mustanga tu mamy. Zawsze mi się podobał ten Hyundai, wiecie, który tutaj jest. I ostatnio nawet go widziałem, jak jechałem w Stargardzie. I fajnie wyglądał, jest taki dosyć szeroki. Ładne auto. Napęd na przód. No, chciałbym zobaczyć, ile to kosztuje. To jest jakiś Hyundai Coupe, coś takiego. Czemu oni z tych skrótów nie korzystają? Nieważne, czemu nie korzystają, ale zobaczcie, że i tak mi zostawili. To są dwa dość mocne skróty, z których warto korzystać, ale kurde, widzę, że ja tutaj mam mocnych przeciwników.
i warto byłoby chyba już mocno podkręcić auto, bo czuję taki niedobór mocy. No ten samochód ma taką charakterystykę, że raczej królem 0 do 100 nie jest. Fantastyczna utrata prędkości na zakręcie. Power slide. To na pewno... Dobrze, mamy tylko dwa okrążenia, więc trzeba się troszeczkę sprężyć. I dogonić. Cyk. Ło, myślałem, że tamten nie trzepnie, ale jest okej. No i gonimy tego Hyundai'a, którego tak pochwaliłem. Czy to będzie przeciwnik nie do rozwalenia? Jedna... O, shit. Ale zrobił blokadę drogową, skubań. Ej, to jest Mustang! To Hyundai musiał zostać gdzieś z tyłu. Kurde, ale zrobił blokadę drogową. Nie, tego się nie spodziewałem. Taka zagrywka od botów? Nie może być. No gdzie się pchasz, ty mały szerszeniu? Ej, rozwaliły mnie takie pierdziawki. No poza Mustangiem, Mustang to już taka niepierdziawka. Ale... O nie... Już... What? Ej, przesterowałeś, ziomek? No nic, moi drodzy. Ukończymy sobie ten wyścig na następnym odcinku. Ja was bardzo zapraszam do wspólnej zabawy następnym razem. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.